panie. Przepraszam. Dokąd niesiesz ten obraz? Do lombardu. Chcesz go zastawić? Potrzebuję pieniądze na łóżko dla ojca. Ja pomogę, podwiozę panią. Ale kawa! I tak już musiałem iść, zadzwonię. Z tym obrazem niewygodnie, no podwiozę panią. No. Dziękuję ale bardzo, ja... przecież nie puszczę pani, pisze z tym ciężarem. A... proszę bardzo. Ale proszę, no proszę bardzo. Nie, no. Naprawdę poradzę sobie. Nie, no bardzo proszę. No. Proszę bardzo. Co się stało? Gdzie on poszedł? Co ona sobie myśli? Wszystko zepsuła. Obraz musi zanieść do lombardu. Ona nas stawia. Jak to? Obraz? Do lombardu? Bo nie ma na łóżko dla swojego ojca. Wyobrażasz sobie? Bezczelna. Jak ja wyglądam przed Adamem? No, nie wiem. Robi z nas jakieś żebraczki. Uspokój się. On mi wygląda na całkiem rozsądnego młodzieńca. Tak, ale wyszedł i nie umówił się ze mną. Wszystko przez tę krowę. Nie. Ja zwariuję. Przecież w tym mieszkaniu nie da się normalnie żyć. Nie złość! Łatwo ci mówić. Zamiast się wściekać, trzeba na spokojnie zastanowić się, co można zrobić. Jaką przyjąć taktykę? Ile pani się spodziewa za ten obraz? Tyle, ile potrzebuję. To znaczy? 5000. A za ile by mi go pani sprzedała? Ale ja go nie chcę sprzedawać. To proszę go zostawić u mnie. Dam pani 2 razy więcej niż w lombardzie, a w dodatku bez procentów. Ale dlaczego? Dlaczego? No przecież pan mnie w ogóle nie zna. Myli się pani. Ja znam panią i to od zawsze. Proszę nie opowiadać głupstw. Mówię, co czuję. Sam już tego nie rozumiem, ale odkąd panią zobaczyłem... Czego pan właściwie ode mnie chce? Nie wiem. Sam się wciąż o to pytam. Chyba, że pani była szczęśliwa. Tak powinienem powiedzieć. Jestem szczęśliwa. To proszę się do mnie uśmiechnąć. Więc gdzie się spotkamy? Nigdzie. Na 35. Pałacu Kultury. Założę się, że dawno tam pani nie była. Coś panu powiem. Jest pan rozkapryszonym dzieckiem szczęścia, któremu się wydaje, że świat do niego należy. Kamila też tak uważa i bardzo pasujecie do siebie. Na mnie proszę nie liczyć. Za podwiezienie bardzo dziękuję i... to bardzo uprzejme z pana strony. Do widzenia. Ewo! Jutro o 5:00. Będę czekał. Cześć, Wiktor. Przestań się tak denerwować. No, jutro to załatwimy. No, dzisiaj tam, gdzie zawsze. To mówisz, że ma dziecko? Widziałem go. Fajny berbeć. Jedynak? Nie, jest jeszcze i córka. A ile ma lat? 17. 17? Człowieku, w co ty się ładujesz? Że ma dzieci. No ma i co? Ale to rodzina. A mąż? Mąż. Mąż. Umawiasz się z mężatką. Ja tam nie widziałem żadnego męża. Jasne. Pewnie pojechał w delegację, ale niedługo wróci. Ty nic nie rozumiesz. No właśnie o to chodzi. Ona nie jest szczęśliwa. Może jest mąż, może są dzieci, ale ona w tym wszystkim, no, nie jest jej dobrze. Ona ci to powiedziała? Ja tak czuję. I ty chciałbyś ją pocieszyć? Chcę z nią porozmawiać, wiesz. Ona jest inna niż te wszystkie, które znam. Jeszcze niedawno dałbym głowę, że prędzej zainteresujesz się córką. Wiktor! Ty nic nie rozumiesz? Ja
też nic z tego nie rozumiem. Pasuje ci. Napij się ze mną lepiej piwa. Wychodzę. Obiad zjem na mieście. Wychodzisz? Co cię tak dziwi? Nie jestem przecież więźniem tego domu. Ale nic nie mówiłaś wcześniej, że się dzisiaj gdzieś wybierasz. Muszę iść do lekarza. A poza tym mam do załatwienia kilka spraw. O, wyglądasz cudnie. Gdybym cię nie znała, przypuszczałabym, że masz randkę. O, chyba ze świętym Piotrem. Bo z moim zdrowiem naprawdę jest coraz gorzej. Bo sprzątaj trochę. Boże, dlaczego to właśnie ja muszę sprzątać po wszystkich? Trzeba naprawdę porozmawiać poważnie z tą Ewą. Na dłuższą metę tak nie da się żyć. Mam nadzieję, że ten niecnota mój mąż zaraz tu przyjdzie. No, ale skoro go nie ma, to jest okazja, żeby sobie troszeczkę poplotkować. Prawda, Ewuniu? O, proszę bardzo. Rozmawiałam wczoraj chwilę z panią Małgorzatą. Ona cię bardzo kocha. A zdaje mi się, że zastępowała ci troszeczkę matkę. Tak. No, tak jak ja Adasiowi. Wiesz, kocham Adama jak własne dziecko. No, ale ostatnio się bardzo o niego martwię. Dlaczego? No wiesz, wprawdzie ma dopiero 30, ale lekkomyślny jak mały chłopiec. No nic z wiekiem niepoważnie, ale może ja ciebie nudzę. Nie, skądże? Więc wiesz, no chciałabym, żeby się trochę ustatkował, ożenił, no, miał dzieci. Wiesz, my z Karolem nie mogliśmy mieć dzieci, ale opowiem ci o tym później. Wracając do Adama, to on czasami przychodzi tu z taką jedną, no, owszem, ładna, ale jakaś taka pospolita. Jeśli wiesz, co mam na myśli, no zupełnie do niego nie pasuje. On nie ma szczęścia do kobiet. Zawsze się przyczepi do niego jakaś taka. Wiesz, ty Monikę, może on nawet i kocha, tylko że ona jakaś taka nachalna. Boję się, żeby go nie zaciągnęła do ołtarza. Wiesz, są sytuacje, w których mężczyźnie jakoś trudno odmówić kobiecie. Nie bardzo się na tym znam, ale wydaje mi się, że pan Adam nie wygląda na osobę, która by się łatwo dała zdominować. To tylko pozory. Rzeczywistość jest bardzo uległy. No. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ta Monika dałaby mu szczęście, no to ja starałabym się pokochać. Byleby tylko był szczęśliwy. Kochany chłopiec zasłużył na to. Za to, co przecierpiał. Przecierpiał? Hmm. O, popatrz. Popatrz. To jego rodzice. Przystojna para, prawda? Wiesz, to było takie gorące lato, pamiętam jak dzisiaj. Siedzieli tu u nas w ogrodzie i Zygmuś opowiadał o zakopanym w rozdrażewie jego majątku rodzinnym, no skarbie. I Dusia wymusiła na nim, żeby tam natychmiast pojechać. No? Traktowała to jako wspaniałą przygodę. A mówiłam, że na tym skarbie ciąży jakaś klątwa. Giną wszyscy, którzy się tym interesują. No. Adaś miał wtedy 4 latka i bardzo ciężko to przeszło. Prawie rok staraliśmy się o adopcję. A on przez ten cały czas był w domu dziecka na drugim końcu Polski. Odwiedzałam go najczęściej jak mogłam, ale on cały czas płakał. Nie chciał tam nic jeść. Był chudziutki. Sama skóra i kości, o popatrz, tu miał 2 latka. Rozkoszne dziecko, prawda? Teraz też jest z niego przystojny mężczyzna. Wiesz, wszyscy mężczyźni w rodzinie mojego męża byli bardzo przystojni. Kobiety mniej. O, a tu
Zdjęcie od pierwszej komunii. Karol podjechał. A ciekawa jestem, co dzisiaj wymyśli na swoje usprawiedliwienie. On zawsze wymyśla jakieś historie, kiedy się spóźni, a ja udaję, że w to wierzę. Witam. Witam, moje piękne panie. Przepraszam. Przepraszam za spóźnienie, ale na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej zdarzył się karambol samochodowy. Ponieważ ja jechałem z tyłu, to wszystko widziałem i musiałem złożyć, żeby złożyć zeznania. Taki jestem zerwany dla ciebie, Melusiu. Dziękuję ci, kochanie, ale mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, prawda? Nie, nic się nie stało. Tylko, że musiałam, jak mówiłem, złożyć zeznania. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Ale ja się nie gniewam, nam się z panią bardzo miło rozmawiało. Tak, pewnie mówiła tylko Melunia. I to chyba tylko ciągle o Adasiu. Ale Karolku, chyba nie jesteś zazdrosny? Jestem, bo ja też chciałbym być kiedyś chwalony. No. Ej, ty, no dobra, teraz popracujcie. Ja sobie pójdę. Pozwól, Ewoniu, wstawię je tymczasem do wody. No. A ja dzisiaj, zmęczony jestem. Opowiem pani, jak to... Przypominam sobie dożynki przed wojną, ale jeszcze jak byłem małym chłopcem. A więc wyciągano z pozowni olbrzymie bryki, powozy, sadzano dzieci, otwierały się wrota i myśmy patrzyli na tańce. Chodźmy, pani. Buniu, od tego dzisiaj zaczniemy. Ale to był wspaniały widok, ponieważ to jest bez koniec. Wiktor, bądź człowiekiem, tylko ty umiesz coś takiego załatwić. Słuchaj, jestem zawalony robotą, a... I trujesz w jakimś ptaku. Oszalałeś? Nie jakimś ptaku, tylko bardzo szczególnym. To musi być wyjątkowe. Ludowe dzieło. No ja nie wiem, skąd coś takiego załatwić. Byłem już wszędzie, w tych wszystkich sklepach, o których mi mówiłeś na Starówce, ale nie wiem, gdzie jeszcze. Dam ci adres, jedź na Podlasie. Ja tu muszę mieć dzisiaj na piątą, człowieku. Adam, do jasnej cholery, a ja muszę przygotować całomiesięczny materiał na jutro dla księgowej. Błagam cię, odwalę za ciebie całą tę robotę. Tylko znajdź mi tego ptaka. Zrobisz to? Słowo? Słowo. No to pomyślę. Cena nie gra roli. Okej. Okay. Proszę. A jeszcze jedno. Powiedz mi, co ci odbiło? Po kiego ci ten ptak? Po co mi ten ptak? No. Dla pewnego kolekcjonera. I to nie może być żadna hała, bo ten ktoś się na tym bardzo dobrze zna. Kolekcjonera, mówisz? O 5:00 mam spotkanie. Dobra. Halo? A, to pani Małgorzato. No i dobrze, że pani dzwoni. Nie ma pani pojęcia, jak ta pani sąsiadka przypadła nam do gustu. Jestem pani dłużniczką do końca życia. Bardzo się cieszę, że mogłam państwu pomóc. Ewuni zresztą też. Ona bardzo potrzebowała tej posady. Mąż ją rzucił. Co? Naprawdę? Moje biedne dziecko. No jak można zostawić tak uroczą osobę? No cóż, muszę cię zmartwić. Garsoniera ojca, jak i wszystko, co się w niej znajduje, prawnie należy do Magdy. To wszystko jest na nią zapisane i tylko... Ona jest tam zameldowana. Boże, kocham. To ja nic z tego nie będę miała. Nie, podejrzewam, że ojciec ma jakieś pieniądze i to nawet niezłe, ale one są do podziału między Ewę i ciebie i oczywiście wszystko, co się mieści w waszym mieszkaniu. Obrazy też. A dlaczego ty o to pytasz? Ewa uważa je za swoje. Ostatnio nawet jeden wyniosła do lombardu. W tym domu jest wiele wartościowych rzeczy, które Ewa uważa, że są jej, po matce. A jak to wygląda prawnie? A tam cienka sprawa. Ale nie beznadziejna. Bo wiesz, Boguniu, moja sytuacja jest fatalna. Głos przestał przesyłać alimenty z Ameryki na Kamilkę, bo ona już dorosła. Nic o nim nie wiem. Jak umrze, to nawet nie będziemy wiedziały, jeśli nie zostawi jakiegoś testamentu. Ja nie mam z czego żyć. A kto bierze emeryturę ojca? Jak to kto? Ja! No przecież to kupa forsy.
Nie wystarczy ci? A co ty wygadujesz? Czy ty nie wiesz, ile kosztują lekarze? Lekarstwa? Muszę jeszcze pomagać Kamilce. Przecież ona pracuje tylko dorywczo. Ciągle się uczy. On jej nigdy nie kochał. Ożenił się z nią dla kariery, żeby się dobrze w życiu urządzić. To gbur i cham. Zupełnie do siebie nie pasowali. Zresztą Ewa nigdy nie była z nim szczęśliwa, wie pani. Ona straciła matkę jako kilkunastoletnia dziewczynka. Potem ojciec ponownie się ożenił. Fatalnie. Rozwódka z dzieckiem. Wtedy Ewa zeszła na drugi plan. Była samotna. Więc łatwo było ją omotać. Ach, rozumiem. A taka zawsze miła, uśmiechnięta. Wprowadza w dom taki pogodny nastrój. No, pokochaliśmy ją jak córkę. No i kto by przypuszczał, że ma takie ciężkie życie.